Cześć wszystkim, zadanie z egzaminu 2020, próbnego bodajże. W związku z tym tutaj musimy znaleźć nie metal, oczywiście. Nie wiem, czy to jeszcze mam. Dobra. Czyli tak, musimy znaleźć tutaj nie metal, czyli jakby z tej części układu okresowego, który będzie spełniał nam tutaj warunek ilości elektronów, oczywiście. Czyli powiedzmy sobie, że tutaj mamy jakieś elektrony. Prawda? W związku z tym musimy znaleźć taki pierwiastek, w którym w stanie podstawowym liczba elektronów walencyjnych, oczywiście w stanie podstawowym tutaj, trzeciej powłoki, jest dwa razy większa niż liczba elektronów niesparowanych. Ok. Walencyjnych trzeciej powłoki, dobrze. No to zapiszemy sobie może kolejność zapełniania powłok, czyli 2, 3, może 4 powłoki powinny wystarczyć. No i w takim razie S2, S2, S2 i S2. No i tutaj sobie oddzielimy to. Powiedzmy, że tak. Może sobie trochę przesuniemy. No i idziemy dalej, czyli 2, 3, 4. No i kolejna oczywiście orbita to P. No i P jest o 4 większa, czyli razem mamy 6. I tak zawsze tak jest oczywiście. No i no chyba, że jakiś tam jest jon, prawda? No to możemy mieć inaczej, ale to dopiero to w stanie podstawowym to nieistotne, tutaj nie będzie miało żadnego wpływu oczywiście. Teraz mamy 3D10, no i 4D10, no i to możemy sobie zrobić jeszcze 4F14, myślę, że wystarczy zupełnie, także możemy sobie tutaj oddzielić to troszeczkę. No i patrząc na tą kolejność zapełniania powłok, prawda, możemy zapisać sobie tutaj, że mamy powłokę K, L, M i N, czyli mamy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą, oczywiście interesuje nas ta. Ma być nie metalem, prawda, czyli tutaj no, pierwiastki, które wchodzą w skład, są dość ograniczone, powiedzmy ilością elektronów, także zapiszemy sobie konfigurację może klatkową. Czyli mamy tak, idąc po kolei, tak, czyli idziemy tak, 1S2, tu zaczynamy, tu kończymy zawsze, czyli mamy 1S2, potem idziemy dalej tutaj, czyli mamy, zaczynamy, kończymy, 2S2 i znowu dalej 2P6, 3S2, czyli mamy 2P6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Potem mamy 3S2. Oczywiście wszystko powinniśmy zapisywać zgodnie z regułą Hunda i zakazem Pauliego, czyli 3S2. Potem mamy 3P6. To może tutaj już pokażę tak na szybko. Później już jest 4, czyli na trzeciej powłoce muszą być walencyjne, czyli na trzeciej będziemy tutaj kończyli. No i w takim razie, jeżeli to jest nie metal, no to nie, dobra, w każdym razie zapiszmy sobie na razie dalej, czyli mamy 3P6, powiedzmy. No i najpierw każdy tam sam, prawda? Później tam ewentualnie dochodzi kolejny, taka jest kolejność, także cofnę sobie na razie. W takiej sytuacji, kiedy tutaj mamy tylko jeden spin elektronu, to możemy stwierdzić, że tutaj mamy dwa sparowane elektrony, jeden niesparowany, tak? No i interesuje nas tutaj trzeciej powłoki jest dwa razy większa, ok, od liczby niesparowanych, dobrze. No to ile mamy elektronów? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Czyli tutaj mamy dwa sparowane, jeden niesparowany. Dopisując kolejny, mamy w takim razie w tej chwili dwa sparowane, dwa niesparowane. Idąc dalej, mamy kolejny, no to mamy dwa sparowane, trzy niesparowane. Dobra. No i pisząc kolejne, mamy razem 4 sparowane.
No i mamy dwa niesparowane. No i w takim razie tyle elektronów, no to jest oczywiście siarka. No i jeszcze sobie na szybko wyjaśnijmy, czemu nie mógł być to ten początkowy, czyli kiedy tu był jeden tylko elektron, a tutaj dwa, no bo glin nie jest całkowicie niemetalem, w związku z tym, że jest półmetalem, no to nie może być on, musi być to niemetal. Kolejny, który tak ma, no to jest ten, także najprawdopodobniej jest to siarka. Także wpisujemy. Pierwiastek, którego atom w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową. Tutaj, jak widać, występuje promocja elektronowa tak zwana, czyli po prostu no jeden z elektronów powłoki jest ze względu na korzystność energetyczną, spada na powłokę D, powiedzmy, jeden poziom niżej, celem, powiedzmy, zachowania trwałości, tak, symetryczności tej naszej konfiguracji. No, czyli wystarczy tutaj policzyć te elektrony, jakby nic tu innego nie ma, czyli tutaj mamy razem 10, 12, 18, 19 i 24 razem, no to 24 elektrony to ma, no akurat pamiętam, który ma 24, więc jest to chrom z układu okresowego. I tutaj mamy pierwiastek, którego dwudodatni kation w stanie podstawowym przyjmuje coś takiego, czyli w stanie podstawowym, czyli jeżeli jest kationem, to znaczy, że musiał mieć jeszcze dwa elektrony, tak, dodatkowe. No i w takim razie, idąc po kolei, brakuje nam dosłownie tego orbitalu, czyli gdyby to było 4s2, no to bez problemu odczytamy, który to jest, no to 30 elektronów wszystkich ma cynk. Także mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że było prosto. Daj suba, poleć mnie znajomym i do następnego filmu. Cześć!